Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. A po drugiej stronie telefonu Paweł Rakowski, komentator wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I przy tej okazji może warto wspomnieć, nie wiem czy, bo to już drugi raz już z drugim gościem mam ten dylemat, czy zdradzać tajemnicę czy nie, być może niebawem, a nie być może, niebawem autor również książki. Tak, w przygotowaniu jest książka o wojnie w Strefie Gazy, tylko że problem jest taki, że ciężko ją skończyć w związku z tym, że cały czas trzeba coś nowego dopisywać, jak i to zmieniać, no bo przywództwo się zmienia cały czas, więc trzeba tak jakby aktualizować wydarzenia, aktualizować fronty. No i no ale no, terminy są nieubłagane. Mam nadzieję, że do końca tego miesiąca znam plik do wydawcy i że jakoś jeszcze przed Bożym Narodzeniem będzie premiera, a to akurat będzie książka na pewno może nie opisująca te wszystkie szczegóły militarne, ale wyjaśniająca bardzo dużo, ponieważ rok temu, kiedy to Hamas uderzył na Izrael i niemalże powalił ten Izrael, uruchomiło się cała regionalna tutaj plejada różnych aktorów, różnych wydarzeń, no i też przede wszystkim sama ta istota, że od strony palestyńskiej, to już niezależnie czy to też zwolennicy Hamasu, czy też nie, ale po prostu okazało się, że ten Izrael jest do uderzenia i ten Izrael można pokonać. Oczywiście mamy teraz okrągłą rocznicę wojny, ta wojna trwa i nie może się skończyć, rozlewa się z tylko i wyłącznie podwórka lokalnego na regionalne i teraz już nawet na globalne, ale istota jest taka, że to z Gazy wyszło takie potężne uderzenie, no i też ta Gaza z tym problemem troszeczkę niejako podstawowym i takim pokazującym, ilustrującym istotę tego problemu. Co zrobić z tym maleńkim skrawkiem ziemi wtłoczonym między pustynię a wybrzeże Morza Śródziemnego, odgrodzone od czterech stron wysokimi murami, skoro a tam mieszka 80% ludzi, którzy są uchodźcami i oni tak właściwie nawet jak się pyta ludzi stamtąd, skąd oni są, to oni nie powiedzą, że są z Gazy, tylko wymienią szereg różnych miejscowości, które są w Izraelu i oni tak właściwie chcą wrócić do tego, co kiedyś było ich. I to jest pewnego rodzaju podstawa tego, filar tego konfliktu. Oczywiście na to się jeszcze nachodzi szereg różnych czynników, które powodują to, że w sumie obserwując nawet i relacje medialne, no to widać, że już chyba mało kto rozumie, o co tam wszystkim chodzi. No i też dlatego postanowiłem tutaj stworzyć pewnego rodzaju no taki może nie podręcznik, znaczy może, ale bardziej instrukcję obsługi, przynajmniej jeśli chodzi o ten odcinek Gazy. Historia jest fascynująca, tak właściwie, jeśli chodzi o samą Strefę Gazy. To są naprawdę bardzo, 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 bardzo ciekawe rzeczy, które to mam nadzieję, że akurat na polskim rynku to pokażą to, że mnogość tych wątków, to i też w sposób przystępny je przedstawią, połączą i to, że akurat po prostu będziemy wiedzieli coraz więcej, ponieważ niezależnie od tego, czy myślimy, że akurat to są sprawy odległe, to nie są sprawy odległe, to są zaledwie 3 godziny lotu samolotem, a wiemy o tym, że akurat z tamtej części świata można się dostać do Europy i pontonem, i na piechotę, i przez inne różne machinacje, tak więc to jest akurat moim zdaniem produkt, przede wszystkim książka, która będzie na pewno ciekawa, poważna, ważna, mam nadzieję, no i też jak się uda, tak właśnie jak będzie jakiś sukces tej książki o Gazie, no to oczywiście czekają kolejne wątki, kolejne fronty, ponieważ to też wszystko trzeba opisywać. Dlatego też wszystko tak trochę rozdzielam, ponieważ jakbym chciał wszystko w jednej książce napisać, to by powstała po prostu druga Biblia, a na to wiemy, ani nie mam predyspozycji, ani też nie mam czasu, żeby takie coś tworzyć. Czasu, tyle się dzieje, że na pewno materiału znajdziesz dużo na kolejną trylogię albo i nawet na więcej, ale dzisiaj połączyliśmy się, mamy dwa tematy, znaczy jeden bieżący, taki drobniejszy, to poleciały rakiety Hezbollahu w stronę Hajfy, w stronę Izraela, a drugi to jest podsumowanie całego roku, to znaczy dzisiaj obchodzimy rocznicę, pierwszą rok od tej zbrodni, kiedy to oczy świata były skierowane na Izrael i to wtedy chyba cały świat.
o, może przesadzam, ale w każdym razie w wielu państwach współczuno, dominowało współczucie wobec ofiar tej agresji Hamasu, a po miesiącach te sympatie zaczęły często iść już w przeciwnym kierunku. Tak, no przede wszystkim chodzi o to, że Hamas popełnił największy strategiczny błąd, jaki mógł. To znaczy Hamas, atakując Izrael 7 października, powalił właściwie aparat państwowy, aparat bezpieczeństwa, armię izraelską. I gdyby ograniczyli się tylko i wyłącznie do tego, żeby likwidować wojsko, likwidować policję, która tak właściwie i całe to pospolite ruszenie, które się formowało tak właściwie po tych kibucach i w różnych miejscowościach, żeby przynajmniej symboliczny jakiś opór stawić Hamasowi, gdyby nie dochodziło, gdyby to był tylko i wyłącznie przeciwnik Hamasu, to by było wszystko w porządku, to znaczy byłaby przeprowadzona akcja militarna na cele militarne, uprowadzeni by byli żołnierze i żołnierki i oczywiście bo jednak tutaj w Izraelu kobiety te służą w wojsku, więc gdyby nie było ofiar cywilnych, gdyby nie było tych masakr, no to Hamas tak właściwie wygrałby wojnę wtedy już momentalnie, to znaczy, no niestety okazało się, że zdaniem Hamasu przynajmniej, to nie organizacja przeprowadzała czystki etniczne de facto w tych kibucach, to raczej był lud Gazy, który wbiegł przez dziurę w płocie po prostu tutaj na grabież i na mordy. Natomiast no, fakty są takie, że Hamas, atakując Izrael, doskonale wiedział, jakie będą konsekwencje. To znaczy być może sami hamasowcy nie wiedzieli, że im się tak to uda, chociaż plany mieli o wiele bardziej ambitne, niż je zrealizowali, ponieważ plany mieli nawet takie, żeby dojechać do reaktora atomowego, który się znajdował bodajże jakieś 12-14 kilometrów od najdalszego punktu, w którym oni to dojechali. Tak więc tutaj akurat te uderzenie było historyczne. Przede wszystkim Palestyńczycy i też cały świat arabski, to trzeba podkreślić. On praktycznie nie uznaje istnienia Izraela albo uznaje istnienie jako tymczasowe. Tak więc ten atak pokazał to, że akurat da się ten Izrael powalić. Oczywiście tutaj po 2-3 dniach po tym ataku doszło do tego, że Benjamin Netanyahu tak właściwie ogłosił wielką wojnę przeciwko Hamasowi. Ta wojna tak właściwie cały czas trwa, chociaż oczywiście też był bardzo duży sprzeciw w samym Izraelu wobec całej tej istoty, ponieważ najważniejsze było to, że 250 zakładników, którzy stali wtedy 7-8 października wzięci, uprowadzeni do strefy Gazy, no to akurat był najważniejszy kapitał polityczny. Izrael to nie jest Rosja. W Izraelu naprawdę dbają o to, żeby każdy żołnierz, każda osoba po prostu w pewien sposób wracała z konfliktu. Tak, czy żywa, czy martwa. Tak więc Benjamin Netanyahu został złapany bardzo, bardzo poważnie za gardło i tutaj z tego konfliktu tak właściwie nie było opcji wyjścia, chociaż właśnie jak tutaj krytycy zarzucają Netanyahu to, że mógł rozpocząć negocjacje, że wojna była niepotrzebna, że mógł rozpocząć negocjacje, ale tutaj niejako w sukurs Netanyahu przychodzą sami działacze Hamasu z Kataru, chociażby Busa Abu Marzuk, to jest jeden z decydentów Hamasu, tak właśnie już kilka dni po tym ataku przyznał, że w telewizji katarskiej, że generalnie ten atak był takim sukcesem, że oni będą dalej robili takie ataki, no bo zyskują politycznie, tak właściwie pokazują to, że ich walka ma sens. Tak więc Benjamin Netanyahu został złapany w pułapkę i po tym roku wojny, tak jeżeli mówimy o samym odcinku Haify, znaczy nie Haify, tylko Gazy, no to widzimy, jakie są osiągnięcia. Tak właściwie zerowe, to znaczy 150 zakładników izraelskich zostało zwolnionych przez Hamas w wyniku negocjacji, które odbyły się w listopadzie zeszłego roku. 7 zakładników Izrael odbił w sposób militarny. No i setka zakładników jest dalej w Gazie. Nie wiadomo, ile osób żyje. Hamas tak właściwie postawił zaporowe warunki i to Hamas tak właściwie zamiast być zniszczony, no to dyktuje warunki Izraelowi, który to tak właściwie w chwili obecnej Netanyahu tak właściwie, żeby jeszcze wykorzystać tą próżnię, którą mamy na świecie w związku z takim troszeczkę bezkrólewiem, jeśli chodzi o Biały Dom, to
Netanyahu przeniósł ciężar konfliktu na północ, po to, żeby przynajmniej mieć akurat jakieś sukcesy, może nie tyle co sukcesy wielkie polityczne, ale przynajmniej strategiczne, ponieważ Netanyahu w ciągu wykorzystał tą wojnę, jak i też sama ta wojna jest pewnego rodzaju wykorzystaniem określonej sytuacji, w którym to nie tylko Hamas, nie tylko Iran, nie tylko Hezbollah, ale szereg innych aktorów też się włączyło do tej wojny. I jak widzimy od kilku tygodni, ciężar walk się toczy na południowym Libanie oraz w Bejrucie przeciwko Hezbollahowi. No Hezbollah jest przeciwnikiem o wiele, wiele trudniejszym dla armii izraelskiej. Hezbollah otrzymuje potężne ciosy od wielu, wielu tygodni. Rakietowe, bombowe, pagerowe, walkie-talkie. Tak właśnie zostało zlikwidowane całe kierownictwo polityczne i militarne, a organizacja dalej wysyła rakiety, dalej jest w stanie bić się z armią izraelską na de facto rogatkach swoich granic, to jest, ponieważ starcia pomiędzy armią izraelską a Hezbollahem toczą się w linii około od kilometra do czterech w głąb Libanu, czyli to nie ma jakiejś wielkiej ofensywy takiej potężnej, jak Izrael wcześniej zapowiadał. No ale fakty są takie, że dochodzimy do rocznicy, do tych 12 miesięcy tak właśnie od tej wojny i Benjamin Netanyahu, i jeżeli byśmy chcieli go rozliczyć trochę jak studenta na egzaminie, no to jednak oblał, to znaczy nie ma zakładników odzyskanych wszystkich, Hamas nie jest zniszczony, 100 tysięcy Żydów, którzy musieli w październiku uciekać z północnego Izraela, dalej nie może wrócić do swojego domu, ponieważ Hezbollah jest dalej władny, a mamy tak właśnie napoczęte awantury nie tylko lokalne, nie tylko regionalne z Hezbollahem, czy też z rebeliantami Huti, ale przede wszystkim globalne, ponieważ tutaj w ostatnich dniach zaktywizował się Iran, który musi niejako ratować swoją reputację z tego względu, ponieważ Hezbollah, który wytrzymywał te uderzenia, które na nich spadały, no ale po śmierci szczególnie Hassana Nasrallaha, wszyscy w Dahija, jak i też generalnie szyici, ale też nie tylko szyici, cały Bliski Wschód pytał się, gdzie jest Iran, bo to póki co wychodziło w ten sposób, że Hezbollah, tak jak trochę Polska, znaczy ma taki sojusz z Iranem, jak Polska z Francją w 1939 roku, no i Iran zareagował i teraz poszło 180 rakiet na Izrael. Izrael tak właśnie nie wszędzie i nie zawsze przyznaje się do tego, co Iran trafił tak właściwie, a w co nie trafił, no bo od roku tak właśnie jest nałożona bardzo ścisła cenzura wojskowa w Izraelu. No i czekamy teraz na kolejną rundę wymiany ciosów już bezpośrednio pomiędzy Izraelem i Iranem. Są różne warianty, znaczy jak te ciosy mogą wyglądać. Jedni tutaj obserwatorzy zwracają uwagę na to, że Netanyahu może pójść wabank, to znaczy uderzyć na irański program atomowy, dlatego też ta ofensywa na Liban jest taka bardzo brutalna, ponieważ to właśnie w Libanie, w terenach kontrolowanych przez Hezbollah, znajduje się cały arsenał na czarną godzinę, który ma właśnie chronić ten program atomowy. Oczywiście komentatorzy zwracają uwagę na to, że Netanyahu sam bez pomocy amerykańskiej raczej jest niezdolny do przeprowadzenia ataku na ponad 18 obiektów atomowych znajdujących się w Iranie. Kolejnym takim punktem, który to Izrael może wykonać, to jest przede wszystkim atak na całą instalację gazową i naftową, co sparaliżowałoby przemysł wydobywniczy i przetwórczy, jeśli chodzi o ropę i gaz w Iranie. To jest dość mocno też ryzykowne z tego względu, że ceny surowców mogą bardzo drastycznie pójść do góry, no i też Iran ma możliwość tak właśnie przeprowadzenia takiego zbiorowej kary, to znaczy zablokować ciśnienie Ormos, przez co tak właściwie te surowce i z Zatoki Perskiej będą miały bardzo utrudnione możliwość dostępową dla swoich odbiorców. No i też trzeci punkt to jest likwidacja kierownictwa Ajatollahów. To jest o tyle ważne, że Netanyahu już zlikwidował Hassana Nasrallaha, co jest wielkim osiągnięciem. Tutaj pomniejszymi
tymi osiągnięciami są tam inni liderzy, czy to Hamasu, czy tam Hezbollahu, czy Huti, cokolwiek. Natomiast wydaje się, że likwidacja, potencjalna likwidacja najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chameneiego, 85-letniego duchowego przywódcy, ale też i realnego przywódcy Islamskiej Republiki, no byłaby naprawdę bardzo dużą zmianą z tego względu, że sam reżim Ajatollahu w samym Iranie jest mocno niepopularny. Nawet jeżeli reżim jest mocno niepopularny, to na pewno te kierownictwo obecne jest jeszcze bardziej niepopularne, ponieważ to jest tak właściwie 12 starców, prawie 8, wszyscy prawie mają po 80 lat i to jest no, dość duży poziom niezadowolenia z tej geriatrii, która rządzi tym krajem. No i to jest najważniejsze, ponieważ jeżeli Izrael przeprowadziłby jakiś atak na kierownictwo i przywództwo Islamskiej Republiki i zabrakłoby tego kierownictwa, to mamy sytuację zupełnie odmienną, mianowicie to, że Islamska Republika może się zawalić, może dojść do jakiejś rewolucji, przemiany, zmiany, a wiemy o tym, że obecne kierownictwo Islamskiej Republiki kieruje się bardzo, ale to bardzo ostro w kierunku współpracy z Rosją i z Chinami. No i inne kierownictwo, inna władza, inny kierunek polityczny doprowadziłby do tego, że przede wszystkim organizacje terrorystyczne, takie jak Hamas i Hezbollah, nie miałyby finansowania, nie miałyby wsparcia militarnego, jak i też materiałowego i politycznego. No i też generalnie Iran, który ma bardzo młode i bardzo prozachodnie społeczeństwo, szczególnie w swoich metropoliach, mógłby tak właściwie odwrócić swoje sojusze, które w chwili obecnej orientują je na kierunek rosyjsko-chiński. Paweł Rakowski, rozmawiamy w rocznicę tej agresji na Izrael. Mamy niewiele czasu tak naprawdę, zostało nam 6 minut, a jest jeden temat, którego nie ma w obiegu informacyjnym w dużym stopniu, to jest to, że Rosja w jakimś stopniu wraca do gry w tym regionie. To znaczy Rosja to jest... Zauważalne jest to, że jak 7 października wojna wybuchła zeszłego roku, no to zarówno strona izraelska, jak i Amerykanie, jak i też sami Arabowie w pewien sposób starali się nie zapraszać Rosji do tej aktywności, nazwijmy to, na rzecz jakiegoś porozumienia. Znaczy dialog pomiędzy Izraelem i Hamasem był przeprowadzony przez Katar i przez Egipt, z Hezbollahem to akurat Francja rozmawiała. Tak więc tutaj akurat cała ta wojna, całe te 12 miesięcy mieliśmy tak właściwie spokój od Rosji, jeśli chodzi o to. Oczywiście Rosja się pojawia nawet w dniu, w którym to pagery wybuchły w Bejrucie, to obok sąsiednim Damaszku był Szojgu, ale to jest troszeczkę inna historia. Tutaj Rosja bardzo dba o to, żeby swojego syryjskiego sojusznika dopieścić, ale istotne jest też to, że wszystko się zmienia w ostatnich tygodniach. Mianowicie po pierwsze, na posiedzeniu ONZ-u ostatnim w Nowym Jorku, no z Sergiejem Ławrowem witali się szereg różnych, bardzo, bardzo czule i życzliwie, i przy kamerach przede wszystkim, szereg różnych dyplomatów z państw arabskich, między innymi Ayman Safadi, minister spraw zagranicznych Jordanii, tutaj akurat bardzo czule się witał z Ławrowem. Co więcej, media irańskie donoszą, że w dniu ataku irańskiego na Izrael Netanyahu podniósł słuchawkę i zadzwonił do Putina. To jest o tyle istotne, że oczywiście wiemy o tym, że Iran, znaczy, że Rosja i Putin ma bardzo duże wpływy, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Potężne wpływy, tutaj akurat to jest zupełnie inny temat. Natomiast chodzi też o to przede wszystkim, że to Netanyahu u Putina szukał tak jakby jakiejś takiej protekcji, żeby Ajatollahów powstrzymać przed możliwym atakiem rakietowym. No i też de facto tutaj trzeba wspomnieć o tym, że chyba Netanyahu się mocno rozczarował, ponieważ dwa dni później doszło do ataku izraelskiego na lotnisko Khmeimei w północnej Syrii, które jest administrowane przez Rosję. Czyli niejako widzimy to, że tutaj Rosjanie zaczynają się pojawiać i co jest o wiele groźniejsze jeszcze. Do tego trzeba dodać, kilka miesięcy temu była wizyta Putina w Arabii Saudyjskiej i w Emiratach Arabskich. O tym nie wolno zapominać, ponieważ tam był tak jakby witany jak król, jak car, można powiedzieć. I to też był bardzo taki
przekaz przede wszystkim wobec Amerykanów. No i też, też tutaj, jeśli chodzi o stricte sprawę zasadniczą, Putin naprawdę wiele rzeczy mógłby tutaj rozładować, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Ma wpływ na Iran, ma wpływ na Hezbollah, ma wpływ na Hamas. Ja to nie mówię, że akurat to są te państwa czy też organizacje przyjmują rozkazy z Moskwy. Ja raczej tutaj to, że akurat Władimir Putin mógłby pewne rzeczy zaproponować po to, żeby akurat oczywiście każdy na tym skorzystał. Natomiast wiemy o tym, że jeżeli Rosjanie zostaną włączeni w obieg dyplomatyczny i w obieg tak właściwie tutaj tego jednego z mocarstw, które załatwia sprawy bliskowschodnie, no to wiemy o tym, że Putin tego nie zrobi za darmo i że Putin może tak właściwie uspokajać Bliski Wschód i on to może zrobić, ale w zamian za co? No wiemy w zamian za co. Przede wszystkim to jest kwestia Ukrainy i naszego regionu, który akurat jest sprawą zasadniczą, jeśli chodzi o obecne kierownictwo na Kremlu. Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej. Mamy już 60 sekund tak naprawdę. Powiedziałeś, że porównując to do języka studenckiego, oblał egzamin Benjamin Netanyahu, ale złośliwi komentatorzy, obserwatorzy twierdzą, że właściwie może nie. Dopóki trwa wojna, dopóki jest konflikt zbrojny, to Benjamin Netanyahu nie ma problemów karnych w swoim kraju, które czekają na niego. To znaczy przede wszystkim chodzi o to, że po zlikwidowaniu Hasana Nasrallaha Izrael przez 5 dni świętował, ale 6 tak właściwie schował się do domów i do schronu w związku z irańskim odwetem. No taka to jest sinusoida tej wojny, że póki jest ten poważny konflikt na odcinku irańskim i Hezbollahu, który był zawsze traktowany priorytetowo, no to izraelska opinia publiczna tak właściwie nawet nie wypomina różnych, nawet nie wypomina kwestii zakładników, no ale co się odleczy, to się nie uciecze. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Netanyahu wzrasta poparcie. On ma teraz równo rok temu miał 0%, dzisiaj ma ponad 30%. No i też przede wszystkim ma swoich koalicjantów, którzy nie mają żadnej zdolności koalicyjnej z nikim innym niż samym Netanyahu. No i Netanyahu jeszcze ma 2 lata pełnej kadencji. Naszym gościem był Paweł Rakowski. Kiedy możemy się spodziewać książki? Przed Bożym Narodzeniem, tak? No, 31 października mam termin. Mam nadzieję, że nie będę musiał dzwonić do wydawcy jak Netanyahu do Putina, żeby tutaj przekładać pewne tematy, ale no mam nadzieję, że akurat jakoś pod koniec listopada już będzie na rynku. Paweł Rakowski, dziękuję bardzo za rozmowę i kończymy tę rozmowę